Trzeba przyznać, że nazwa kampanii jest dość mocna i podkreśla to, że głupota, ludzka głupota, głupota kierowców przede wszystkim może prowadzić i w większości przypadków to właśnie ona skutkuje wieloma tragediami. Panie redaktorze, ma pan rację, po prostu sytuacja wygląda tak, że ten baran, który po prostu, za przeproszeniem, upiera się przy czymś i dąży do tego, żeby być dalej upartym, powoduje, że takie zachowania na drodze mamy, więc nie bądźmy tymi baranami na drodze i naprawdę zwracajmy uwagę nie tylko sami, ale też i na użytkowników tej drogi. Jeżeli widzimy, że jest to osoba starsza i przechodzi, próbuje przejść na przejściu dla pieszych, nie bądźmy baranami, nie uważajmy, że to jest najważniejsze, przepuśćmy ją, bo możliwe, że jeżeli tego nie zrobimy, to któryś nadjeżdżający kierowca potrąci tego pieszego. Panie redaktorze, chciałbym powiedzieć, że właśnie dzięki takim akcjom profilaktycznym udało nam się i w ogóle nie tylko naszej służbie, ale i policji, ponieważ wspólnie pracujemy nad bezpieczeństwem w województwie podlaskim. Podam dane z 2014 roku. Wypadków mieliśmy 694. Do dnia dzisiejszego mieliśmy 425 wypadki. Zabitych w okresie 2014 roku mieliśmy 126 osób, dzisiaj mamy 79 osób. Rannych w 2014 roku mieliśmy 795, rannych obecnie mamy 528, kolizji 11 377 za 2014 rok, a na dzień dzisiejszy mamy 7011 kolizji. Więc widzimy o tym, że sytuacja dzięki wszystkim akcjom policji, Inspekcji Transportu Drogowego i też akcjom, którą jest profilaktycznym akcją, takim jak zwolnij, nie bądź baranem, zaczyna nam się poprawiać bezpieczeństwo na drogach. Te dane, które pan podawał w przypadku roku 2014 minionego, dotyczyły 12 miesięcy czy pierwszych 8 miesięcy? Nie, 12 miesięcy. A tu mówiliśmy o 8 miesiącach tego roku. Mówimy o pełnych, mam dane na dzień wczorajszy, czyli 31 sierpień 2015 rok. Mamy nadzieję, że te statystyki nie popsują się w ciągu kolejnych miesięcy, które pozostały nam jeszcze do końca tego roku. Panie redaktorze, zrobimy wszystko jako inspekcja, żeby te wskaźniki już spaść nie spadną, bo nie ma takiej możliwości. Natomiast będziemy się starali wspólnie ze wszystkimi innymi służbami, żeby jednak ta sytuacja poprawiała się na lepsze. Wiadomo, infrastruktura poprawia nam się, drogowa, działania, które są przeze mnie też kierowane, ponieważ jestem organem, który opiniuje w przypadku budowy dróg wszystkie miejsca do kontroli i do ważenia, czyli przy drogach w tej chwili, które są budowane na terenie całego województwa podlaskiego, wszystkie dokumenty odnośnie dróg wpływają do mnie, gdzie akceptujemy pewne zachowania, żeby było to bezpieczeństwo. Planujemy zatoki, żeby nawet w sytuacji awaryjnej taki pojazd ciężarowy mógł wjechać, mógł się zatrzymać i dokonać, nie wiem, jakieś naprawy, czy jeżeli jest sytuacja tego typu, że musi zmienić wykresówkę, czy mieć odpoczynek, też jest sytuacja tego typu, że nie jesteśmy w tym momencie nastawieni na karanie, tylko po prostu na taką sytuację, która wynika z zachowania na drodze. Proszę powiedzieć, jakie inne działania mają jeszcze państwo zamiar prowadzić, by to bezpieczeństwo na podlaskich drogach było rzeczywiście na możliwie najwyższym poziomie? Wszystkie działania, które mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo, są zapisane w ramowym planie kontrolnym, który jest, każdy wojewódzki inspektor otrzymuje z Ministerstwa Infrastruktury. Założyliśmy tam działania, które miały na celu poprawienie bezpieczeństwa w przewozie dzieci, czyli wszystkie akcje, ferie, wakacje, gimbus, to są działania ukierunkowane na te przewozy, plus do tego działania, które są działaniami wynikającego z sytuacji naszego województwa podlaskiego. Jest to województwo, które jest tranzytowe. Tutaj mamy do czynienia z bardzo dużym przewozem
wszystkich towarów, które idą z zachodu na wschód. Gdzie... I to jest takie dodatkowe niebezpieczeństwo, prawda? Tak, tak, panie redaktorze, dlatego, że mamy bardzo duży przewóz towarów niebezpiecznych, czyli ADR-ów, ponieważ no, jednak większość paliw czy substancji chemicznych przyjeżdża do nas przez Kuźnicę lub przez Budzisko, gdzie mamy no, pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Tam też w tym roku odbywały się działania pod kryptonimem zabezpieczenia pierwszego stopnia, gdzie wspólnie ze strażą pożarną, policją dokonywaliśmy czynności, jeżeli wystąpi zagrożenie pierwszego stopnia. Mam nadzieję, że akcja przyniesie efekty. Będą to na pewno działania informacyjne, będą to również działania profilaktyczne. Myślę, że akcentów medialnych będzie pod dostatkiem. Wracam tutaj oczywiście do kampanii, której w głównej mierze poświęciliśmy nasze spotkanie, czyli Nie bądź paranem, zwolnij. Myślę, panie redaktorze, że wszystkie działania, które Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku podejmie, będą to działania, które mają za najważniejszy cel poprawę bezpieczeństwa i ochrona naszych obywateli na naszych podlaskich drogach. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za to dzisiejsze spotkanie. O przebiegu akcji jako oczywiście medium lokalne, regionalne będziemy państwa informować. Gościem dnia był pan Wiesław Antoni Stalewski, Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.